Siemano, z tej strony Zowie Gadański. Dzisiaj będziemy przekładać pająka, który... No, było mi ciężko znaleźć o nim informacje. Mam go tutaj. Jest to Pamphobateus platyoma. Czy jakkolwiek to się czyta. Platyoma. No, tak by się to czytało. No i z racji tego, że ogólnie ubogo w internecie trochę z informacjami o nim, to powiem wam, że trzymam go tak jak po prostu resztę pająków, ale gdzieś tam doczytałem, że on bardziej preferuje troszkę bardziej zimno, powiedzmy 23-22 stopnie w dzień, z jakimś tam spadkiem do 18 stopni nawet i w nocy. No tutaj po prostu będzie musiał uciec trochę w głąb terrarium, żeby było mu bardziej zimno. No i dzisiaj zrobiłem po prostu terraryjko. Ogólnie Pamphobateusy to są dość sporych rozmiarów pająki, bo je dopuszcza się chyba od 9 dc z tego co pamiętam, czyli no bardzo dużo. To co tutaj widzieliście w tym pojemniku, to jest może dorosła, może nie dorosła samica jeszcze. Na pewno jakby miała być dorosła, to bym powiedział, że brakuje jej wylinki. No i z takiej reszty informacji, które byłbym w stanie powiedzieć o tym pająku, to występuje on w Ameryce Południowej, czyli dokładnie tutaj Brazylia. No i że jest to Ameryka Południowa, to możemy oczywiście wydedukować stąd, że pająk ten ma słaby jar. No i z takiej reszty informacji, że gdzieś tam mieszka w jakichś tam lasach deszczowych, czy jak to tam powiedział Google, są to lasy sawannowe, cokolwiek to znaczy, utrzymujemy mu, przynajmniej ja utrzymuję mu wysoką wilgotność. Nie mam pojęcia, co to znaczy lasy sawannowe. Jeśli ktoś jest bardziej ogarnięty, to możecie mi napisać w komentarzu. Dostanie on taką michę, dość sporą. Pęk też jest ogólnie spory. No i tak naprawdę to skończyłem właśnie przyzdabiać terrarium. I on tak naprawdę żartuje, żeby to wyglądało w miarę sensownie, to rzucę tu trochę jakiegoś zielonego. Akurat mam tu jeszcze jeden taki mech, który nawet kurde nie wiem co to jest, patrzcie, to takie jakby sznurki czy coś, nie wiem kurde. Niby to ma chyba mech imitować, ale tak ogólnie wygląda jak sznurek. Nie wiem, wygląda to co najmniej dziwnie i boję się trochę, że mi to spleśnieje. Ale to zostawimy to tak jak to jest. Tu tylko mu z michy wytrzepię. I ewentualnie wiecie co mogę zrobić? Dorzucę mu kamyczka. O, jest idealnie. Zaszalałem właśnie z wystrojem. Dobra, tak dodajemy sobie szybkę. Minąłem się jedną. Znowu się minąłem, co jest nie tak dzisiaj? No także jedną i drugą. No i oczywiście nalejemy mu tutaj wody. Mówiłem, że duża wilgotność. Szczerze nie miałem pomysłu, żeby te terrarium jakoś zrobić tutaj wystrzałowy wystrój. No i też tak jakby te elementy korka, które mam tam w skrzyneczce, tutaj to są takie wysokie bardziej korki, więc stwierdziłem, że chciałbym sobie je po prostu zostawić do nadrzędnych pająków. No i jeśli chodzi tutaj o tego Pamphobateusa platomie, to no on tu jest już dość sporych rozmiarów. Zobaczymy go sobie już z bliska. Tylko znajdę mojego bambusa, który nie wiem gdzie go dałem. Nie no, jak ja tracę rzeczy? No dobra, dałem go do po prostu poprzednio tutaj gdzieś tam. I chciałbym po prostu, żeby pająk mi się rozprostował. Tutaj go mam. Okej, jest tak jak chciałem. Podchodzimy do niego bliżej. Proszę państwa, proszę bardzo. Fajny, fajny. I ten odwłok taki okrągły jakiś, ale też szczerze ten wzorek, który
on ma na oczach, mnie to tak jara, jest tak zarąbisty. Kolorki nie są jakieś super intensywne, bo no widać, że ten karapak jest starty. Pająk może będzie i nawet za niedługo linieć. Wszystko by na to wskazywało po kolorystyce. No i zobaczymy, co teraz się stanie, jak będę go próbował przełożyć. Mam na uwadze, że coś może pójść nie tak. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. On postanowił tutaj pęsetę kąsać. No tego to się nie spodziewałem, nie? Po prostu tak zrobił i tyle, nie? To po prostu przepychamy go. Co to w ogóle miało być? Po prostu go przepchałem. Nawet się sam od siebie ruszyć nie chciał. Patrzcie, ty. Nie mówcie mi, że one są takie jak braszki. No nic nie zrobił, o. Patrzcie, dugam go, nie? I on nic. Nawet się mi nie postawił. Patrzcie, dotykam go, nic. Totalne zero. No dobra, tego to się nie spodziewałem. Naprawdę spodziewałem się, że będzie coś o wiele bardziej wystrzałowego, że wiecie, tu se coś pokąsa, coś ten, a tu totalnie na chillku. Nie mam pojęcia. Ale naprawdę szczerze powiem wam coś, fajną historię, okej? Okay? Się składa, że jestem na różnych grupach terrorystycznych na Facebooku. Jest taka grupa, gdzie polecamy i nie polecamy hodowców tych, po prostu jak dealujemy z nimi. Tak się złożyło, że akurat jak kupowałem kilka tych Pamphoboteusów i Pterinopelmes azimai, to się tak złożyło, że jak poleciłem po prostu tą panią, że no pająki w dobrej kondycji i dowiozą mi je osobiście, akurat Facebook robił research tych wszystkich pierdółek, które są na Facebooku i dostałem bana za znęcanie się nad zwierzętami. Za zdjęcie, po prostu tam wiecie, te profilowe, imię, nazwisko, ten obrazek w tle na Facebooku i że polecam tą panią. Dostałem bana za znęcanie się nad zwierzętami. To fenomen jest po prostu. Facebook. Szczerze, nawet próbowałem się do tego odwołać, nie da się. Nie da się odwołać do tego i Facebook mnie już tyle razy zbanował i rozwścieczył tym, że nie macie pojęcia. Nawet w moje urodziny nie byłem w stanie odpisać, bo jak napisałem, że no kobiety też wykorzystują mężczyzn, bo była taka dyskusja tam, dostałem bana za to. Dostałem bana na kilka dni, nie mogłem w mojej urodziny odpowiedzieć na życzenia urodzinowe. Bo tak żałosne. Facebook to jest po prostu... Ostatnio tak irytuje się na to, jak bana dostaje. No dobra, to kończymy odcinek, jeszcze dam wam luk na terraryjko. Tak to by wyglądało, tak pająk tutaj wygląda na tle tego wszystkiego. No tak kurczę, dziwnie z tym zielonym, tak... No dziwnie, po prostu dziwnie. No myślałem, że to trochę inne będzie, ale zostawimy już to tak jak jest, nie będziemy się tu czepiać. No i to tyle. Moi drodzy, zanim na dobre skończymy ten odcinek, to chciałbym was serdecznie zaprosić na Discord Mango Zjebawki. Pierwszy link w opisie. Mango Zjebawka to Discord o tematyce anime. Jeden z największych Discordów w Polsce. Wspominam o tym, bo jakby promuję ten serwer. Ha, ale fajne. Nie, no tak naprawdę to wbijajcie tam, bo każdy znajdzie coś do siebie. Dla terrorystów, którzy nie interesują się anime, też na pewno się coś znajdzie. Jest tam taka zakładka jak nasze zwierzątka i tam posyłamy różne zdjęcia zwierząt. Ja też posyłam tam zdjęcia swoich pająków, także serdecznie zapraszam. Oraz w ramach przypominajki jeszcze jedna rzecz, jest też mój Discord, bardziej w głąb na dole w opisie. Tam też są jakieś inne linki, zapraszam do zobaczenia, zapoznania się też z moimi innymi kanałami na YouTube. Serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.